Moi drodzy, drugie laboratorium poświęcone środowisku iGraph w języku R. Mam już drugą część, drugi skrypt załadowany do RStudio. Dla przypomnienia, skróty klawiszowe Ctrl 1, Ctrl 2 pozwalają Wam przeskakiwać bezpośrednio pomiędzy kodem a konsolą. Jeżeli jesteście w edytorze kodu, to ustawienie się na linii, na której jest polecenie do wykonania i Ctrl Enter powoduje wykonanie tego polecenia bezpośrednio w konsoli. W konsoli możecie obserwować wynik działania. Prawe górne okno, tutaj będą wszystkie zmienne do obejrzenia, a w prawy dolny róg tutaj się pojawią wszystkie wykresy. Co będzie tematem tego laboratorium? Przede wszystkim rysowanie, zasady rysowania i ustalanie parametrów wizualnych wszystkich grafów, informacje w jaki sposób wyciągnąć z sieci dane na przykład o rozkładach stopni, pośrednictwie, średnicy grafu, modularności itd., itd. Odległości, macierza odległości, ścieżki, najkrótsze ścieżki, średnica grafu, asortatywność oraz znajdowanie grup i podgrup. W pierwszej części ćwiczenia ładuję dane, które już sobie, na których już pracowaliśmy w zeszłym tygodniu. Jeżeli spojrzycie sobie na w konsoli, mamy dwa data frame'y, nodes, links, tak, reprezentujące krawędzie i wierzchołki i odpowiednio nodes 2, links 2 dla drugiego zbioru danych. Ten drugi zbiór danych to jest graf dwudzielny, czyli taki, który ma dwa rozłączne pozbiory wierzchołków, takie, że między wierzchołkami z tego samego podzbioru nie występuje żadna krawędź. W konsoli jeszcze dla przypomnienia, pod tabulacją macie uzupełnianie, tak, na przykład install powoduje i po naciśnięciu tabulacji macie uzupełnienie. Czyli wczytujemy sobie obiekty grafowe za pomocą metody graphFromDataFrame. Funkcja simplify uprości ten graf, usunie krawędzie własne, wielokrotne krawędzie i tym podobne. Natomiast drugi zbiór danych, czyli właśnie nodes 2, przepraszam, nodes 2, tutaj to jest macierz incydencji, czyli nie macierz kwadratowa sąsiedztwa, ale macierz incydencji i iGraph posiada metodę graph from incidence matrix, która coś takiego potrafi Wam wczytać. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób w iGraphie należy rysować, kryją się w iGraph plotting. Tutaj macie bardzo, bardzo dokładnie to opisane, ale przykłady zawarte w tym skrypcie powinny w zupełności wystarczyć. Najprostszą funkcją jest funkcja plot. Funkcja plot przyjmuje jako obowiązkowy parametr graf do narysowania, a cała reszta to już są parametry sterujące sposobem rysowania tego grafu. Tak, tutaj macie domyślne ustawienie ze zmienionym rozmiarem strzałek i zakrzywieniem krawędzi. Jak widzicie, tych parametrów tutaj jest sporo, więc można ładnie sobie sterować tym, w jaki sposób graf będzie narysowany. Po narysowaniu takiego grafu możemy go sobie przybliżyć, obejrzeć, zobaczyć, co tutaj się w środku dzieje. Zwróćcie proszę uwagę na nazwy tych parametrów. Już zauważycie w nich pewien porządek. Wszystkie te parametry, które definiują sposób wyświetlania wierzchołków, mają w swojej nazwie vertex, a więc vertex color, vertex label, vertex size, vertex label color i tak dalej, i tak dalej. Analogicznie oczywiście występują też takie same parametry dla rysowania krawędzi. I manipulując tymi parametrami możemy uzyskać bardzo wiele różnych grafów. Te parametry można albo przekazać bezpośrednio do wywołania funkcji plot, albo można je zapisać bezpośrednio w obiekcie grafu. Jeżeli sprawdzimy, jakiego rodzaju jest ten obiekt, to jest to obiekt klasy iGraph. Jeżeli sobie go wyświetlimy, to zobaczycie, że to jest graf, który jest directed, D, jest named, czyli posiada nazwane atrybuty, i W weighted, czyli krawędzie są ważone. Graf posiada 17 wierzchołków, 48 krawędzi. Tutaj macie listę atrybutów. Te zapisy rozumiemy w ten sposób. Name to jest atrybut związany z wierzchołkiem, czyli vertex, i jest to atrybut znakowy, kategoryczny, stąd to C. Tu z kolei macie
media type i to jest atrybut, który jest typu numerycznego, ale też jest związany z wierzchołkiem. Tu z kolei macie type, ale to jest atrybut związany z krawędzią. Każda krawędź posiada type, tak, i jest to typ znakowy. Żeby odczytać zbiór wierzchołków danej sieci, wykorzystujemy funkcję V przez duże V. To jest funkcja, która zwraca Wam wszystkie wierzchołki. Jeżeli chcecie odczytać jakiś atrybut tego związany z wierzchołkami, na przykład VMedia, zwraca Wam wektor, który będzie zawierał wszystkie nazwy wszystkich wierzchołków. Analogicznie funkcja E zwraca wszystkie krawędzie, a na przykład type zwraca atrybut type związany z każdą krawędzią. I teraz możecie w dowolnym momencie do wierzchołków bądź krawędzi przypisać nowe atrybuty. Przykładowo, tutaj tworzymy sobie wektor zawierający trzy nazwy kolorów i wiążemy z każdym wierzchołkiem, wiążemy atrybut color. Ten atrybut będzie związany z media type, czyli każdy, w zależności od tego, jakiego rodzaju jest dany wierzchołek, spójrzmy sobie na init media type. Tak, każdy wierzchołek posiada jakiś typ medium, czyli to jest albo telewizja, albo strona www, albo gazeta. A my teraz dodatkowo jeszcze każdemu wierzchołkowi przypisaliśmy atrybut color, który na tej podstawie tak poindeksował sobie ten wektor i przypisał, w zależności od typu medium, przypisał wierzchołkowi kolor. Co się teraz stanie, jeżeli spróbujemy to narysować? Tu jeszcze definiujemy sobie atrybut size, który będzie związany z każdym wierzchołkiem, kolor etykietki, szerokość krawędzi, wielkość strzałki, kolor krawędzi i możemy to narysować. Więc jak widzicie, tutaj od razu mamy efekt tego rysowania. Zauważcie, że wywołanie funkcji jest po prostu plotnet i wszystkie atrybuty wizualne są czerpane bezpośrednio z grafu, co jest bardzo przydatne. Oczywiście w dowolnym momencie możecie to nadpisać i parametry przekazane w momencie wywołania funkcji plot są ważniejsze, mają pierwszeństwo, natomiast domyślnie brane są na pozostałe atrybuty. Do czego może nam się to przydać? Na przykład w data frame'ie notes mamy atrybut media i tutaj mamy nazwę konkretnego źródła danych. Teraz wykorzystam sobie to do tego, żeby z każdym wierzchołkiem powiązać atrybut o nazwie label, który będzie przyjmował te wartości. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedy teraz jeszcze raz to narysujemy, dostaniemy od razu wykorzystany ten atrybut, vertex label zostanie od razu wykorzystany do rysowania. Ale z kolei możecie sobie to nadpisać, tutaj macie przykład nadpisania, gdzie zmieniamy vertex color i teraz już nie bierzemy tego, który jest wpisany bezpośrednio w obiekcie grafowym net, mimo że on tu nadal jest. Tak? Jeżeli sobie weźmiemy zbiór wszystkich wierzchołków i zapytamy się o ich kolor, to oczywiście te stare kolory tutaj cały czas są wpisane. W dowolnym momencie możecie dodać sobie legendę do grafu. Możecie też na przykład w ogóle pominąć rysowanie wierzchołków. Jeżeli ustawicie vertex shape na none, to wówczas w grafie nie będzie wykorzystywany żaden kształt wierzchołka, jedynie na przykład jego etykiety. Możecie też na przykład pokolorować sobie krawędzi w zależności od tego, co jest na początku lub na końcu danej krawędzi i uzyskać wtedy graf, w którym kolor krawędzi zależy od tego, z jakiego wierzchołka dana krawędź pochodzi. Layouts. Zacznijmy od prostego narysowania grafu. To będzie graf wygenerowany przez taką funkcję sample PA, czyli sample preferential attachment. To jest funkcja, która generuje grafy przypominające swoją topologią takie typowe sieci społecznościowe. W szczególności sieci generowane przez ten generator charakteryzują się potęgowym rozkładem stopni wierzchołków. I teraz utworzymy sobie taki obiekt. On nie będzie duży, tu mamy 80 wierzchołków, tak? Współczynnik charakterystyczny. Ustawiamy kilka parametrów, takich jak wielkość każdego wierzchołka, kolor etykietki itd., itd.
i dostajemy naszą wizualizację. No więc mamy teraz jakiś sposób narysowania tego grafu. Funkcja plot przyjmuje jako jeden ze swoich parametrów layout, czyli funkcję rozkładu. Tutaj macie przykład narysowania tej samej dokładnie sieci, ale za pomocą losowego rozłożenia wierzchołków. A tu z kolei macie layout, który jest na okręgu jakiegoś koła. Teraz, czym to jest tak naprawdę? Layout randomly. Jeżeli tylko podacie nazwę funkcji, to wtedy w konsoli możecie sobie wyświetlić treść tej funkcji, podejrzeć, co ta funkcja robi. Natomiast wywołanie tego w odniesieniu do netbg zwraca nam data frame. To jest zwykły, nawet nie data frame, przepraszam, to jest zwykła macierz, która posiada tyle wierszy, ile jest wierzchołków w rozkładanym grafie. Natomiast te dwie kolumny są interpretowane przez R po prostu jako koordynaty. Więc możecie sobie sami napisać zupełnie dowolną funkcję, która zwróci taką właśnie strukturę macierzową, która będzie miała dwie kolumny i liczbę wierszy równą liczbie wierzchołków. I taka funkcja może być przez Was wykorzystana do zrobienia swojego własnego layoutu. Tutaj macie przykład layoutu, który wygeneruje nam coś takiego, jak jeden wierzchołek odłożony, a cała reszta tak na linii y równa się minus ax plus b. Jest kilka już gotowych layoutów, na przykład losowy, który już wcześniej widzieliście, albo właśnie ten encircle. Jest też layout, który generuje rozłożenie wierzchołków na powierzchni sfery. Jest Fruchtermann-Reingold, który widzieliśmy już przy okazji Gephiego. Także tych layoutów jest przynajmniej kilka. Dlaczego opłaca się layout zapisać do zmiennej? Dlatego, że wtedy możecie wykorzystać dwa razy ten sam layout, na przykład dla dwóch różnych wersji sieci albo spróbować sobie z różnym skalowaniem tego layoutu. Tu z kolei macie cztery rysunki na jednym ekranie, gdzie można sobie zapisać ten sam layout i go potem wielokrotnie powtórzyć. Cóż jeszcze? Tutaj macie przykład znów wyczyszczenia rysunku, który będzie miał cztery layouty i teraz każdy z nich będzie przeskalowany. Dwa będą przeskalowane w dół w stosunku do oryginału, dwa będą przeskalowane w górę. To jest po prostu, ponieważ to L to jest po prostu macierz, no to L razy 0.1, tak, w erze po prostu przeskaluje nam liniowo całą macierz, każdy element macierzy pomnoży razy 0.1. Więc to jest po prostu zwyczajne przeskalowanie tego layoutu i w efekcie dostaniecie albo bardziej zbity layout, czyli wszystkie wierzchołki są bardziej do siebie przybliżone, albo odpowiednio coraz bardziej rozrzucone poprzez zwykłe liniowe skalowanie. Kamada Kawaii, inny layout, który też już wcześniej widziałem, przepraszam, tego nie odpaliłem, wyczyścimy sobie urządzenie służące do rysowania grafiki. No więc tutaj macie Kamada Kawaii, algorytm rozkładu, tu jest algorytm LGL, który też dla niektórych sieci się sprawdza. Możecie sobie podejrzeć wszystkie layouty w dokumentacji, no jest ich tutaj sporo, także można sobie bezpośrednio do nich przeskoczyć i je obejrzeć. Tu z kolei taki w ramach, powiedziałbym, bardziej żartu. Przepraszam. Teraz w zmiennej layout macie sczytane grepem wszystkie funkcje, które w nazwie mają od początku layout, bezpośrednio w pakiecie iGraph. Wyrzucamy te layouty, które nie nadają się do narysowania naszego grafu, w szczególności właśnie merge albo bipartite, zresztą dla innych klas grafów zdefiniowane. I teraz możemy sobie w pętli wszystkie te grafy narysować. Przepraszam, ten sam graf, ale z różnymi layoutami. Tak, także tutaj macie na jednym rysunku, macie wszystkie layouty do porównania dla tej samej sieci. Dobra. Dalsza sprawa, dodatkowe rysunki, co tu jeszcze można zrobić. Um,
No już zaczynamy od tego naszego podstawowego rysunku. Funkcja hist zwraca nam histogram, to akurat histogram wag krawędzi, są tylko dwie. Wartości średnie, czy na przykład odchylenia standardowe. Nie zapominajcie, że w erze jest bardzo przydatna funkcja, która się nazywa summary i możecie ją zastosować do dowolnego obiektu i wtedy dostaniecie od razu podsumowanie. Zresztą można by to do wszystkiego zaaplikować i dla każdego atrybutu to summary jest generowane. Dla danych, które są kategoryczne, dostajemy tylko wartość modalną, czyli najczęściej występującą, a dla atrybutów numerycznych dostajemy informacje o wartości minimalnej, maksymalnej, medianie, średniej i pierwszym i trzecim kwartylu. I tu jest przykład wykorzystania tych informacji do tego, żeby narysować ten sam graf, ale na przykład z obciętymi krawędziami. Usuwamy te krawędzie, które mają wagę mniejszą niż wartość średnia. Co jeszcze można zrobić? No, można na przykład zacząć od jakiegoś rysunku i dalej wykonywać sobie operacje arytmetyczne na grafach. Zauważcie, że iGraph wspiera operacje odejmowania i dodawania. Możecie sobie stworzyć nowy zbiór, ponieważ wierzchołki i krawędzie tworzą zbiory. Możecie sobie stworzyć nowy graf poprzez odjęcie na przykład podzbioru wierzchołków z jednego grafu albo odjęcie zbioru krawędzi. Tutaj macie przykład. Mamy nasz oryginalny graf, ten, który teraz właśnie widzicie, czyli ze wszystkim. I teraz stworzymy sobie osobno graf, który będzie zawierał tylko i wyłącznie krawędzie, które reprezentują mention, czyli to jest nasz oryginalny graf net minus zbiór krawędzi takich, że typ krawędzi ma wartość hyperlink. Czyli teraz netm to będą tylko i wyłącznie związki typu mention, netH to będą tylko związki hyperlink i możemy je obok siebie narysować. Więc to jest super wygodne, jak macie pełną algebrę dla grafów, wystarczy na obiekcie klasy iGraph wykonać operację odejmij podzbiór wierzchołków, dodaj wierzchołki, jak można w ten sposób zrobić sobie merge dwóch, czyli połączenie dwóch sieci i tak dalej, i tak dalej. Pewnego rodzaju, jeszcze jedna rzecz, zauważcie, że tutaj próba zrozumienia tych rysunków jest o tyle utrudniona, że mimo, że to jest ta sama sieć, te same podzbiory wierzchołków, oczywiście inne krawędzie, to trudno jest to zinterpretować, ponieważ zupełnie pomieszały się lokalizacje poszczególnych obiektów. Możemy sobie powtórzyć to ćwiczenie, jeszcze raz przygotować sobie miejsce do rysowania, ale tym razem jeden raz wygenerować wspólny layout. Teraz w zmiennej L macie wspólny layout wierzchołków i możemy jeszcze raz narysować te same grafy, co przed chwilą, ale korzystając z tego samego rozkładu, dzięki czemu teraz możemy już znacznie lepiej i łatwiej porównać ze sobą strukturę połączeń hyperlink versus mention, dlatego że lokalizacja wszystkich wierzchołków wzajemnie jest zachowana pomiędzy dwoma grafami. Innym sposobem rysowania są mapy gorąca. Jest funkcja heatmap, która to robi i tutaj w szczególności można sobie na przykład zwizualizować macierz sąsiedztwa, szczególnie gdyby to była macierz ważona, gdyby krawędzie miały jeszcze jakieś swoje wagi, to za pomocą takiej mapy ciepła można sobie coś dodatkowo dorysować. Wspominałem, że drugi zbiór danych, czyli Nodes 2 i Links 2, to jest graf dwudzielny. Rzeczywiście tutaj mamy wierzchołki. Te wierzchołki są różnego rodzaju i one są podzielone tak naprawdę. W środku są użytkownicy i źródła informacji. Te wierzchołki, które mają w nazwie U, to jest oczywiście user, S to jest source. No i teraz pytanie, kto jakiego rodzaju źródła informacji konsumuje. To faktycznie jest graf dwudzielny, jeżeli to narysujemy sobie w ten sposób. Nie do końca jest to jasne, z tej wizualizacji wcale to nie wynika. Co możemy zrobić? Po pierwsze możemy ustalić sobie kolor każdego wierzchołku w zależności od tego, czy wierzchołek jest typu pierwszego, czy drugiego. Możemy też ustalić sobie kształt wierzchołka. Usuniemy etykiety. Ustawimy wielkości etykiet, rodzaj czcionki i teraz, jeżeli to jeszcze raz narysujemy, tak, no to
mamy jakąś wizualizację, już bardziej widać, że to jest graf dwudzielny, bo rzeczywiście nie ma żadnej krawędzi, która łączyłaby dwa wierzchołki tego samego typu, ale dopiero layout z bipartite jawnie to pokazuje. Tutaj już nie mamy żadnych wątpliwości, faktycznie jest to graf dwudzielny. No, można też to sobie na przykład zwizualizować w postaci tylko tekstów. Deskryptory sieci. Jeżeli chodzi o deskryptory sieci, to mamy tutaj w iGraphie całą masę różnego rodzaju funkcji, które są odpowiedzialne za znalezienie na przykład rozkładu stopni wierzchołków, pośrednictwo, bliskość, ekscentryczność, page rank, wektor własny, hubbiness, authority. No, większość miar, z którymi gdziekolwiek się możecie spotkać. Takie najprostsze miary, na przykład edge density, czyli liczba krawędzi, które istnieją w stosunku do tych, które mogłyby istnieć. Tutaj gęstość tego grafu wynosi 17%. Możemy sobie sprawdzić, czy to prawda. Ręcznie to licząc, e-count to jest liczba krawędzi, v-count to jest liczba wierzchołków, no i okazuje się, że tak, oczywiście ta funkcja zwraca nam to samo. Reciprocity zwraca nam procent krawędzi odwzajemnionych. Diad census zwraca nam census diad, czyli jaka liczba jest krawędzi jest odwzajemniona, jaka jest liczba krawędzi asymetrycznych i ile istnieje par wierzchołków, między którymi nie ma rozpiętej żadnej krawędzi. No i tutaj macie znowu ręcznie policzoną wzajemność, która oczywiście jest taka sama jak w wyniku funkcji reciprocity. Transitivity. Transitivity to jest przynajmniej tutaj w tej terminologii używanej przez iGraph, to jest po prostu lokalny współczynnik grupowania i on występuje w dwóch wersjach. Jeżeli wywołacie tą funkcję z parametrem type równe global, wówczas policzycie sobie uśredniony współczynnik grupowania dla wszystkich wierzchołków, ale możecie też zrobić to dla collapse, jest dla połączenia, sklejenia tych samych krawędzi, natomiast możecie też zrobić sobie type local i wtedy dostajecie dla każdego wierzchołka, dostajecie jego lokalny współczynnik grupowania. Census triad to jest liczba triad, zresztą o triadach sobie powiemy później na wykładzie, także to na razie może pominimy. Średnica sieci. Funkcja diameter zwraca długość tej średnicy w zależności od tego, czy potraktujemy graf jako skierowany, czy nieskierowany. Tak, tutaj macie graf jako nieskierowany, graf jako skierowany można sobie też policzyć. Get diameter z kolei zwraca Wam konkretnie tą ścieżkę, czyli wektor wierzchołków, które stanowią właśnie średnicę, czyli najdłuższą z najkrótszych ścieżek. Można sobie to zwrócić też jako wektor. Można też to zwizualizować. Tutaj macie kilka poleceń, które nam to wizualizują i rzeczywiście to jest zaznaczone na żółto. To są wierzchołki należące do średnicy grafu. Funkcja degree. Funkcja degree zwraca nam rozkład stopni. Przepraszam, właśnie nie tyle rozkład, to jeszcze nie jest rozkład. Tutaj mamy po prostu wektor, to jest wektor nazwany, występuje taka struktura, named vector, która dla każdego wierzchołka zawiera informację o stopniu tego wierzchołka. To oczywiście jeszcze nie jest prawdziwy rozkład. Możemy sobie teraz wykorzystać ten wektor do tego, żeby narysować wierzchołki z wielkością proporcjonalną do ich stopnia. Możemy też sobie zrobić na tej podstawie histogram, który pokaże nam mniej więcej, jak wygląda częstotliwość występowania na przykład stopnia 3, 4, 5, 6 itd., itd. Funkcja degree distribution zwraca Wam taki rzeczywisty, prawdziwy rozkład stopni wierzchołków i teraz deglist. To jest wersja kumulatywna. Narysujmy ją sobie. Tutaj macie funkcję kumulatywny rozkład stopni, czyli prawdopodobieństwo, że wierzchołek w tej sieci będzie miał stopień mniejszy równy danej wartości. Możecie też ustawić sobie cumulative na false, no i wtedy dostajecie taki bardziej tradycyjny rozkład stopni wierzchołków. Proszę nie zwracać uwagi na cumulative frequency, nie zmieniłem etykietki, ale rozumiecie, o co tutaj chodzi. Wróćmy sobie do tego rozkładu. Degree. Funkcja degree tak, zwraca nam wektor nazwany. Funkcja center degree zwraca nam współczynnik centralizacji. Na wykładzie mówiliśmy sobie o centralizacji, współczynnik centralizacji Freemana i to jest właśnie dokładnie to. Tak, tutaj mamy informację na temat tego, ile wynosi ta centralizacja i w tym przypadku ona wynosi 0,19.
Każda miara centralności, o której wspominaliśmy na wykładzie, ma swój odpowiednik tutaj. Na przykład bliskość jest liczona za pomocą closeness. No i closeness zwraca nam, podobnie jak poprzednio, wektor nazwany, który dla każdego wierzchołka zawiera wartość tej bliskości. Jest też funkcja centerclaw, która zwraca współczynnik centralizacji Freemana dla rozkładu bliskości. Eigenvector centrality, no oczywiście dokładnie to samo, centra eigenvector, czy na przykład betweenness. Betweenness występuje w dwóch wersjach, betweenness dla wierzchołków, możemy policzyć sobie pośrednictwo wierzchołków, pośrednictwo poszczególnych krawędzi, no i współczynnik centralizacji pośrednictwa. Hubs and Authorities to jest algorytm, który pewnie wspomnimy, jak będziemy mówili sobie o spacerach losowych i PageRanku dokładniej, no bo to jest pewnego rodzaju wariacja na temat PageRanka, więc to pozwolę sobie pominąć. Odległości. Znów kilka przydatnych funkcji. Mean distance zwraca nam średnią z odległości w danym grafie, w zależności od tego, czy potraktujemy krawędzie jako krawędzie skierowane, czy nieskierowane. Funkcja distances zwraca nam macierz odległości, tak, pomiędzy wszystkimi wierzchołkami. Można ją wykorzystać w wersji ważonej bądź nieważonej. Jeżeli powiecie weights, tak, NA albo null, no to wtedy to będzie liczba kroków, a jeżeli, ponieważ ten graf jest ważony, więc w przeciwnym wypadku to jest suma wag na najkrótszej ścieżce prowadzącej do między dwoma wierzchołkami. Możecie również, funkcja distances pozwala Wam na policzenie odległości pomiędzy konkretnymi wierzchołkami. Wtedy podajecie sobie zbiór wierzchołków, od którego liczymy, i zbiór wierzchołków, do którego liczymy odległości. Tutaj akurat wybieramy tylko i wyłącznie New York Timesa, tak? Bierzemy sobie jako wierzchołki docelowe wszystkie pozostałe wierzchołki i pytamy się, jaka jest odległość od New York Timesa. I dla każdego wierzchołka dowiadujemy się, jak daleko jest on od New York Times. A gdybyśmy mieli tutaj więcej tych wierzchołków w tym zbiorze V, no to oczywiście mielibyśmy więcej wierszy w tej macierzy. Możemy sobie teraz wykorzystać ten wektor do tego, żeby narysować nasz graf, kolorując odległości od New York Timesa właśnie w taki oto sposób. Najkrótsza ścieżka pomiędzy dwoma konkretnymi wierzchołkami to jest funkcja shortest path. Tutaj macie from to, wskazujecie od jakiego wierzchołka do jakiego wierzchołka. Tak, i możemy sobie teraz to zwizualizować. Dostajemy wizualizację takiej najkrótszej ścieżki. Co dalej? No może przejdźmy sobie do podgrup. Tutaj dokonamy połączenia, zrobimy sobie graf jako symetryczny. I teraz po pierwsze funkcja clicks. Funkcja clicks zwraca nam kliki. Przypominam, że klika to jest taki pozbiór wierzchołków, że każda para wierzchołków w klice jest ze sobą nawzajem połączona. No oczywiście kliką też mogą być dwa wierzchołki, tak? Dowolne dwa wierzchołki połączone krawędzią tworzą nam klikę, ale co interesujące, zdarzają się tuż też kliki większe. Mamy na przykład klikę składającą się z trzech wierzchołków, gdzieś tu dalej powinna być klika składająca się z czterech wierzchołków. Możemy, funkcja supply to jest funkcja, która aplikuje, to jest odpowiednik funkcji map w Pythonie i ona aplikuje jakąś funkcję do wszystkich elementów z listy. Tutaj mamy tą listę właśnie, listę wszystkich klik i dla każdej kliki aplikujemy funkcję length. W efekcie dostajemy dla każdej kliki jej długość i jak sobie popatrzycie na tą listę, to faktycznie znajdujemy tutaj jedną klikę, która ma długość 4. Możemy sobie largest click, zwraca nam tą największą, czy zbiór największych, gdyby było kilka klik o tej wielkości. No i możemy sobie to zwizualizować, narysować. Wierzchołki należące do tej największej kliki są tutaj zwizualizowane. Rzeczywiście możemy się upewnić, że one wszystkie ze sobą są połączone. Jeżeli chodzi o znajdowanie tak zwanych communities, to jest odpowiednik tego, co pewnie kojarzycie jako znajdowanie klastrów czy skupień, czyli clustering w klasycznej eksploracji danych. Rzeczywiście interesują nas tutaj takie podzbiory wierzchołków, pomiędzy którymi obserwujemy bardziej gęstsze ułożenie krawędzi niż pomiędzy
niż pomiędzy tymi communities. Można powiedzieć, że dana community to jest taki fragment sieci, w której połączenia między wierzchołkami są gęstsze niż poza tą community. Sposobów wyznaczania tych communities, podobnie jak algorytmów klastrowania, jest co najmniej kilka. Tutaj bardziej tylko dla ilustracji, jak można spróbować do tego podejść albo gdzie mniej więcej szukać w dokumentacji. Mamy funkcję, która zwraca nam, która przypisuje nam, tworzy nam ten clustering. Tak? On tworzy sobie tutaj kilka grup, tych grup jest więcej. Dendplot to jest dendrogram, możemy sobie to zwizualizować. Tak? Tutaj mamy informację, ta funkcja zwraca nam dla wszystkich wierzchołków, jak wygląda ich grupowanie na podstawie takiej topologii połączeń. No i za pomocą pewnego kryterium odcięcia algorytm proponuje, żeby podzielić wierzchołki na 5 rozłącznych grup. Tak? To jest pierwsza grupa wierzchołków, druga, trzecia, czwarta, piąta, bazując właśnie na gęstości połączeń pomiędzy grupami. Jeżeli chcielibyśmy sobie to zwizualizować, tak, to funkcja plot od razu pozwala Wam, jeśli dostarczycie tego obiektu zawierającego informacje o klastrowaniu, no to dostaniecie od razu też wizualizację. Ten obiekt jest klasy communities. Można zobaczyć, funkcja length zwraca liczbę tych communities. Membership to jest funkcja, która przypisuje dla każdego wierzchołka jego przypisanie do konkretnej community. Crossing mówi o tym, czy istnieje przejście pomiędzy jednym a drugim community, albo pomiędzy, czy krawędź jest pomiędzy różnymi communities, więc można sobie wybrać na przykład wszystkie krawędzie wewnętrzne, i czyli krawędzie intra, które są wewnątrz community, i inter, które są pomiędzy communities. Funkcja modularity zwraca nam modularność, też powiem sobie o tym w czasie wykładu. Kilka innych wizualizacji, tutaj macie algorytm znajdowania communities bazujący na propagacji etykiet. W dokumentacji jest tu ładnie opisany ten algorytm i on proponuje troszeczkę inny podział wierzchołków. Tutaj macie z kolei procedurę zachłanną, algorytm zachłanny przypisywania wierzchołków do communities i jego propozycję podziału. Także można sobie to też w różny sposób potem wizualizować. Jest też dekompozycja na K-jądra, ale to już sobie zostawimy. I ostatnia sprawa, asortatywność. Co to takiego jest asortatywność? Rzućmy sobie okiem na etykietki. Tak, tu mamy typy. Mamy typy źródeł danych, tak? Czy to jest gazeta, czy to jest stacja telewizyjna, czy to jest strona www. I asortatywność mówi o tym, czy to jest odpowiednik współczynnika korelacji, który mówi o tym, czy na przykład wierzchołki, które są typu newspaper, chętniej łączą się z innymi gazetami, czy wręcz przeciwnie, czy istnieje pewne sprzężenie pomiędzy istnieniem krawędzi a typem danego medium. Czy jest tak, że rzeczywiście typ medium powoduje, że wierzchołki chętniej się ze sobą łączą. I funkcja assortativity nominal, nominal dlatego, że to jest atrybut nominalny, kategoryczny, tak, czyli dyskretny, zwraca nam tę informację. Tutaj mamy 0,17. Gdybyśmy mieli wartość 0, to oznaczałoby, że nie ma żadnego związku pomiędzy istnieniem krawędzi a tym, jakiego typu jest dane medium. Gdyby była wartość ujemna, to mielibyśmy jak gdyby przeciwstawną sytuację, to znaczy wtedy źródła, które są gazetami, chętniej linkowałyby do stacji telewizyjnych czy stron www, no i oczywiście analogicznie strony www chętniej linkowałyby do gazet i do TV. Funkcja assortativity z kolei może być użyta do atrybutu, który jest numeryczny. Tutaj macie audience size i teraz pytanie, czy istnieje sprzężenie pomiędzy wielkością widowni dla danego medium, a tym, czy nawzajem te źródła do siebie linkują. Mamy tutaj lekką ujemną asortatywność, czyli możemy z tego wnioskować, że poszczególne źródła informacji traktują siebie trochę na zasadzie przeciwników, jako konkurencję, więc chętniej linkują na przykład do, czyli duże źródło, które jest bardzo popularne, chętniej będzie linkowało do bardziej niszowego źródła niż do innego dużego źródła.
No i jest jeszcze wersja assortatywy tej degree, ona jest specjalnie przygotowana tylko i wyłącznie dla stopnia, to znaczy czy istnieje jakiś związek pomiędzy stopniami linkowanych wierzchołków, no i tutaj mamy w zasadzie zero, czyli tego związku nie ma. Zachęcam do zapoznania się dokładnie z treścią tego skryptu. Tutaj też w samych komentarzach macie umieszczone wyjaśnienia, pewnie więcej niż ja zdołałem Wam tutaj opowiedzieć. Jeżeli chodzi o ćwiczenie samodzielne, które macie zrealizować, żeby potwierdzić realizację tego laboratorium, polega ono na tym, że macie wejść do repozytorium Icon Colorado Edu i stamtąd pobrać sobie dowolną sieć. To jest repozytorium, w którym bardzo łatwo możecie sobie odfiltrować sieci w zależności od tego, co Was interesuje. Sieci technologiczne, sieci ekonomiczne, sieci społecznościowe, ekologiczne. I tam są ich tysiące dosłownie, więc możecie sobie nawet wybrać dokładnie domenę, która Was interesuje. Proponowałbym w pierwszej kolejności spróbować znaleźć sobie sieć, która jest nieduża, po to, żeby nie napotkać na problemy związane na przykład z tym, że będziecie mieli jakieś zabrudzenia w tym zbiorze danych, że na przykład nie wszystkie atrybuty będą powypełniane itd., itd. Chciałbym, żebyście rzucili okiem na podstawę Markdown, jeżeli jeszcze tego wcześniej nie zrobiliście. R posiada swoją własną wersję i pozwala tworzyć takie raporty w sposób bardzo prosty, bardzo łatwy. Macie tutaj link, zapoznanie się z tym tutorialem zajmie Wam 15 minut i dokładnie zrozumiecie, o co chodzi. To jest znów odpowiednik notatników Jupyter, ale dla języka R. Waszym zadaniem jest przygotowanie wizualizacji pobranego przez Was zbioru danych. Spodziewam się kilku rysunków. Chciałbym zobaczyć tam wizualizację sieci z wierzchołkami proporcjonalnymi do stopnia danego wierzchołka. Chciałbym zobaczyć rozkład stopni wierzchołków, albo kumulatywny, albo zwyczajny. Chciałbym, żebyście zwizualizowali najdłuższą ścieżkę w grafie, czyli tą ścieżkę, która stanowi średnicę grafu i żebyście spróbowali uruchomić na tym jakikolwiek algorytm wizualizacji społeczności i to dodali. Wszystko to macie zapisać w postaci właśnie notatnika Markdown. I taki notatnik proszę wyeksportować do formatu PDF, nazwać go swoim imieniem, nazwiskiem i wrzucić do folderu na G Drive. Tutaj macie link, do którego macie to zrobić i macie na to zadanie 2 tygodnie. Jeśli będą jakieś pytania, wątpliwości, to oczywiście wszystko do wyjaśnienia, czy to mailowo, czy to na Slacku, czy to w czasie naszych cotygodniowych konsultacji, które też odbędą się na Zoom. To wszystko. Mam nadzieję, że to ćwiczenie pozwoli Wam naprawdę całkiem nieźle poznać iGraph. I życzę powodzenia.